Sejm zaczął pracę nad projektem Stop Aborcji, teraz czas na pracę w komisjach. Czego możemy się spodziewać? No, wyrażamy głęboką nadzieję, że te prace w komisjach będą przebiegały w sposób merytoryczny, że one będą się odnosiły do faktów, a nie do emocji i jakichś mitów, które narosły wokół tego projektu. Głęboką mamy nadzieję, że wszystkie dyskusje, które będą przebiegały nad tym projektem, będą przebiegały w poszanowaniu naszego dorobku konstytucyjnego i całego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zobowiązań międzynarodowych, które wiążą Polskę. Te wątpliwości, które pojawiały się wczoraj na sali sejmowej, one są związane bardziej z niechęcią, czy bardziej z nieznajomością projektu? Znaczy, tutaj wydaje się, że można podzielić te wszystkie głosy, które padały wczoraj na mównicy sejmowej, na takie dwie kategorie. Pierwsza z nich to były liczne też wystąpienia merytoryczne, które odnosiły się do projektu i które dotykały istoty założeń tego dokumentu. Natomiast druga część faktycznie odnosiła się tak naprawdę do jakiegoś innego, wyimaginowanego dokumentu, który nie był zdecydowanie wczoraj prezentowany. Być może wynika to po części z nieznajomości treści materiału, być może z odgórnej niechęci. Natomiast jesteśmy wdzięczni przede wszystkim za te pytania merytoryczne, na które można było wczoraj udzielić odpowiedzi, też precyzując pewne kwestie, na które nie było czasu w głównej prezentacji projektu. Decyzja Sejmu o tym, że lewicowy projekt nie będzie jednak procedowany, troszeczkę może uspokoić dyskusję w komisji? No, ja myślę, że decyzja Sejmu była przede wszystkim bardzo racjonalna, dlatego że wiele podmiotów, wiele organów wskazywało na niekonstytucyjność tego dokumentu, który został przedłożony Sejmowi do procedowania, więc tutaj trudno byłoby się też spodziewać, że polski parlament będzie się pochylał nad dokumentem, który narusza podstawowe, konstytucyjne gwarancje. No, ufamy, że nasz projekt będzie procedowany sprawnie i z poszanowaniem gwarancji konstytucyjnych i polskiego porządku prawnego. Wydaje się, że większość sejmowa, która poparła teraz ten projekt, będzie miała wątpliwości dotyczące tak zwanego karania kobiet. Tutaj uda się użyć odpowiedniej argumentacji, żeby przekonać tych nieprzekonanych. No, przede wszystkim należy podkreślić, że projekt nie jest o karaniu kobiet. Projekt nie dotyczy karania kobiet. Co więcej, projekt tak naprawdę przewiduje najszerszą możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, czego nawet w niektórych państwach, które chronią życie lepiej niż Polska, nie ma. W związku z tym tak naprawdę, żeby chronić dziecko, musimy chronić dziecko przed zamachami ze strony każdego. Kobieta tutaj jest w tym momencie na tak zwanej uprzywilejowanej pozycji i jest możliwość odstąpienia od wymierzenia kary lub jej nadzwyczajnego złagodzenia. Sąd ma zawsze możliwość odstąpienia od wymierzenia kary z uwagi na specyfikę i złożoność sytuacji, w której niekiedy kobieta się znajduje.